Staszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, gminy, która albo już o której jest głośno, albo o której będzie jeszcze głośniej, ponieważ zdobywa Nagrodę Europy. Ja pamiętam, jak Słupsk zdobywał taką nagrodę i znalazł się w gronie kilku wielkich miast europejskich. Mówiono, że to wielka niespodzianka. Gmina Kobylnica wśród laureatów tej nagrody to chyba też ogromna niespodzianka, ale w pełni zasłużona. Tak, wytrwała praca przez wiele lat. Efekty tej pracy będą mogli mieszkańcy obserwować już 27 maja podczas tego festynu europejskiego, gdzie zostanie przekazana flaga, honorowa flaga Rady Europy. Jest to kolejna nagroda, którą otrzymuje gmina, ale jestem przekonany, że to jest szczególna nagroda, bowiem niewiele miast czy gmin w Polsce posiada takie wyróżnienie i taką flagę. Jest to dla nas wielki honor i satysfakcja, bowiem ta praca, którą wykonywaliśmy przez tyle lat na rzecz integracji europejskiej, na rzecz również naszej młodzieży, z naszymi partnerami zagranicznymi, zaowocowała tym, że tą flagę otrzymujemy. Kiedy mówimy o tym, że jesteśmy jedyną gminą polską, która otrzymała w roku bieżącym tą flagę, a jedną z 8 gmin europejskich, które tą flagę otrzymało, a przecież w Europie jest kilkadziesiąt tysięcy samorządów lokalnych, które pretendują do tego miana, czy gminy dobrej, czy gminy, która osiąga cele europejskie poprzez swoją ciężką, efektywną pracę, no to ja mówię, że jest to prestiż, uznanie i fajna rzecz dla mieszkańców, którzy są Europejczykami, byli Europejczykami, są Europejczykami i na pewno będą Europejczykami. Flaga też niesie za sobą dodatkowe zobowiązania, bowiem w ostatnim piśmie, który skierował do mnie pan przewodniczący komisji, która zajmuje się rozstrzyganiem kwestii konkursowych, przyznaniem nagród Rady Europy, jest taki również zwrot, że ten prestiż i ta flaga niesie ze sobą dodatkowe zobowiązania wobec Unii Europejskiej, że powinniśmy jeszcze dalej utrzymywać ten kurs, który jest i powinniśmy efektywniej pracować na rzecz integracji europejskiej. I to nam, jestem przekonany, nam się udaje. Ale mówię, to chyba widać. Staramy się, bo nie tylko partnerstwo pomiędzy miastami czy gminami w Europie, ale również pozyskiwanie pieniędzy unijnych, dbanie o naszą kulturę, bowiem to można pogodzić. Tożsamość narodowa z działaniami proeuropejskimi jest możliwa do pogodzenia. Jestem przekonany, że nasz samorząd spełnia te wymogi i pokazuje naszą odrębność, czyli naszą narodowość, polskość, ale zarazem pokazuje też to, że możemy się integrować, możemy współpracować z różnymi partnerami w różnych częściach Europy, bowiem no, nasza młodzież tego oczekuje i chciałaby wyjeżdżać, chciałaby pokazywać swoją kulturę i tożsamość w krajach naszych partnerów, ale też oczekujemy tego, że tą tożsamość będą pokazywali nasi przyjaciele z różnych stron Europy, bo gmina Kobylnica ma partnerów i na Łotwie, w Estonii, w Finlandii, w Szwecji, w Belgii, w Gruzji, na Białorusi, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Także to daje nam dużą satysfakcję, poczucie takiej wyższej wartości, że jesteśmy Europejczykami, a zarazem daje nam możliwość do jeszcze efektywniejszej i lepszej pracy. Wiele samorządów, korzystając ze środków unijnych, zmieniło się nie do poznania. Gmina Kobylnica wygląda z roku na rok coraz piękniej, coraz więcej inwestycji. Przeciętny mieszkaniec gminy Kobylnica, jak on odczuwa to zbliżenie do Europy? No, to jest szeroka płaszczyzna naszych działań, bo od tych działań dla mieszkańców, czyli tych działań miękkich, to dotyczy wymiany młodzieży, bowiem uczestniczymy w projekcie Twin Town, gdzie Komisja Europejska przyznaje środki finansowe dla gminy naszej bądź dla naszych partnerów i dzięki temu nasza młodzież może wyjeżdżać w ramach tych funduszy europejskich, ale też wymierne korzyści z tego mają bezpośrednio mieszkańcy poprzez działania proekologiczne, bowiem sporo środków finansowych zainwestowaliśmy na projekty ekologiczne w zakresie energii odnawialnej, jak i również w zakresie różnych projektów związanych z wodami opadowymi.
i to ze środków unijnych, i to dotyczy bezpośrednio mieszkańców naszej gminy, bowiem na budynkach mieszkalnych prywatnych pojawiły się w ramach środków europejskich solary, fotowoltaika, pompy ciepła, ale również będziemy robili ciekawe rozwiązania architektoniczne i robimy właściwie, jeżeli chodzi o place zabaw, rozwiązania związane z bioróżnorodnością, z retencją małą w poszczególnych miejscowościach. Jak powiedziałem, dotyczy to poszczególnych naszych mieszkańców, ale całej społeczności. Jestem przekonany, że ta integracja w duchu Unii Europejskiej też następuje w naszej gminie, w naszych miejscowościach. Wyróżnienie dla Kobylnicy jest wyróżnieniem dla mieszkańców, bo razem z naszymi partnerami, którymi budujemy Punkt Europe Direct, łamiemy pewien stereotyp Unii Europejskiej jako brukselskiej biurokracji, która narzuca nam jakieś rozwiązania. Z partnerami budujemy Unię Europejską w regionie, bo Unia Europejska to jest region, tutaj powstają prawdziwe inicjatywy, tutaj mieszkańcy prowadzą organiczne działania budujące współpracę międzynarodową, budujące współpracę międzymiedzową między naszymi wszystkimi partnerami, i to cieszy. Dlatego, że gmina Kobylnica jest fenomenalnym przykładem małej miejscowości, która osiąga dużo. I to zostało dostrzeżone przez Radę Europy, organizację międzynarodową, która skupia 47 państw członkowskich w ramach całej Europy, więc za Kobylnicą głosowały wszystkie państwa europejskie, bez podziałów politycznych, bez podziałów międzynarodowych. Więc myślę, że ta nagroda jest olbrzymim wyróżnieniem i docenieniem pracy mieszkańców i włodarzy gminy Kobylnica, co na pewno jest wielką satysfakcją dla całej miejscowości. Ale jest to też chyba doskonały przykład dla innych, że niezależnie od tego, czy jesteśmy wielkim miastem, stolicą europejską, czy jesteśmy miastem liderem regionu, nawet jeżeli jesteśmy małą miejscowością, możemy osiągnąć ogromny sukces na miarę tych wielkich. Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że ten sukces to nie jest działalność jednego projektu, to nie jest działalność jednej osoby. To jest praca wielu osób przez wiele lat, konsekwentnych działań, które są widoczne tutaj na ulicy, przy której stoimy, ale także i tego, jakie kompetencje mają urzędnicy w gminie Kobylnica. Więc to była naprawdę ciężka, organiczna praca, która przyczyniła się do tego wielkiego sukcesu, naprawdę zauważonego na arenie międzynarodowej. No, wkrótce gmina Kobylnica będzie świętować przyjęcie nagrody. Wszyscy mieszkańcy będą się cieszyć, bo jest to ich sukces, jak podkreślamy. Ale myśmy to przeżywali kilka lat temu w Słupsku. No właśnie, to może jak to było? W 2014 roku Słupsk jako czwarte miasto Lublin dostał w zeszłym roku Nagrodę Główną Rady Europy. Słupsk został wyróżniony pod kątem kilku najważniejszych aspektów. Po pierwsze, fenomenalnie działającej Rady Młodzieżowej, która zorganizowała w tamtym okresie ponad 50 projektów angażujących młodzież, aktywność w stowarzyszeniach międzynarodowych, współpraca z samorządami lokalnymi, z naszymi partnerami zagranicznymi, realizacja ogromnej ilości projektów międzynarodowych, funkcjonowanie Punktu Europe Direct. Więc tych działań była cała masa. No i cieszę, że kolejny samorząd z naszego regionu uzyskuje kolejne wyróżnienie. Więc to jest naprawdę pokazanie dobrego kierunku, że to, co robimy w naszym regionie, działając wspólnie, bo Europe Direct tworzy 8 podmiotów, jest tym, na czym powinniśmy się koncentrować, i to jest ta droga, którą organizacje międzynarodowe potwierdzają. Tak, róbcie to dalej. Z okazji przyznania tej prestiżowej nagrody szykuje się w gminie jakieś święto? Tak, jak najbardziej. To święto zawsze jest tradycyjnie w ostatni weekend miesiąca maja i corocznie obchodzimy Dni Kobylnicy, ale zarazem bardzo ważne święto w naszej historii demokratycznej, demokratycznego państwa, to jest Dzień Samorządu Terytorialnego, bowiem 27 maja 1990 roku została uchwalona ustawa, która dała samorządom tą swobodę działania, i od tej pory datuje się, że również ten dzień został uznany za dzień taki pracownika samorządowego, za dzień, którym się świętuje tą naszą wolność samorządową, i również od 1996 roku gmina Kobylnica uchwałą ten dzień świętuje. I w tym dniu również wskazaliśmy, że istnieje realna możliwość i szansa, żeby przekazać mieszkańcom, jak i również naszym partnerom tą informację, że gmina Kobylnica otrzymała flagę Rady Europy honorową i że warto być zintegrowanym, warto być razem.